Siema moi mili, witam i zobaczcie, na obecną chwilę już będzie mega modyfikacja stanowiska. Przyszło siedzenie, także będzie stało tam, już jedno zostało zabrane, stołeczek. Wcześniej siedziałem na czymś takim, także teraz będzie wielka zmiana. Trzy pudła, no i zaraz będziemy to rozpakowywać i składać. I tak oto z jednego pudełka wyszły mi dwa pudełka na obecną chwilę. Najprawdopodobniej tu są śrubki, a to jest obudowa do siedziska. Także zaraz łapiemy się za następną część i zobaczymy, co będzie dalej. No i tak, to w tym opakowaniu są, jak mówiłem, śrubki jakieś tam, jeszcze coś, jakieś dodatkowe, jeszcze nie rozpakowałem, także zaraz się dowiemy, ale było w tym opakowaniu na myszkę miejsce, no i na klawiaturę. Także teraz czekają nas następne. Zobaczymy, co dalej. A to drugie pudełko, moi mili, skrywało właśnie cały stojak na kierownicę. To jest pierwsza część, ta główna, gdzie kierownica będzie przymocowana z pedałami, ze stojakiem na klawiaturę, na myszkę, co tam jeszcze, na skrzynię biegów. To jest wszystko w tym jednym. Także tutaj zostało już samo siedzenie. W tamtym opakowaniu, tam widać, jest przymocowanie do siedziska. No to bierzemy się do dzieła. I oto jest, moi kochani. Tak wstępnie wygląda przymocowanie. Nie wiem, może coś jeszcze będę zmienił, może nie. To jest sam stojak. Jeszcze nie jest skonfigurowany tak pode mnie, jeśli chodzi o wysokość wszystkiego. Bo jeszcze zostało mi trzecie pudło i tutaj nieprawdopodobnie jest cały fotel, także tego trzeba to teraz wyjąć, nie? Wyjąć i zacząć składać dalej. Także widzimy się za chwilę. I dobra, moi mili, tak oto wygląda już złożony cały. Jest mniej więcej już dostosowany do mnie, ale to mniej więcej, jeszcze na pewno będę się starał cokolwiek z nim zrobić. Na pewno jeszcze będzie wiele zmian, jeśli chodzi o ustawienie czy to fotela, czy kierownicy, ale jest świetnie, już chwilę posiedziałem sobie na nim, naprawdę coś cudownego. Ten fotel naprawdę dobrze wygląda. Jest solidne się wydaje, przynajmniej na pierwszy rzut, na pierwsze siedzenie. No jest naprawdę fajnie, no komfort na pewno, z takiego krzesła jak tutaj obok widzicie do tego, no to jest przeskok niesamowity. Także niedługo zobaczymy, będę dłużej siedział, czy to w Eurotracku, w ATS-ie, czy może w jakiejś ścigałce, także zobaczymy, jak to będzie się sprawować. No i dobra, dzięki za uwagę. I tak oto się prezentuje mój nowy nabytek. Dobra, w razie jakichkolwiek pytań, to zadawajcie. Cokolwiek będziecie chcieli o tym jeszcze więcej wiedzieć, to postaram się dać Wam więcej informacji. Także póki co żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć.